inwestuje 100 lat. To jest tak, że jest dzień dobry, wczoraj miałem okazję po raz kolejny poprowadzić dyskusję podczas gali rozdania nagrodzenia Beaty Pawlak w sieci Biatrów Dotatorego w Warszawie. Ta dyskusja odbywała kim dziś jest inny, tak brzmiało pytanie wywoławcze tej dyskusji, a w niej udział autorzy nominowanych i autorki nominowanych książek Ilona Wiśniewska, Katarzyna Surmiak, Domańska, Paweł Goźliński, Jarosław Mikołajewski i Michał Książek. No i jak już przy nagrodzie jesteśmy, to może od razu powiem, że ją otrzymali ex aequo Jarosław Mikołajewski za swoją książkę pod tytułem Wielki Przepływ i Dariusz Rosiak za ziarno i krew podróż śladami Mińska Wschodnia 6. Ale właśnie kim jest dziś inny, nad tym się próbowaliśmy zastanowić. Problem z filozofa. Uważa, że ta jest w tym pytaniu, w tym zdaniu, które się domagają definicji. To dobry, starożytny jeszcze zwyczaj, żeby jak się o czymś mówi, to zacząć od definicji pojęć. Pojęcie innego, o tym za chwilę, i pojęcie dnia dzisiejszego, teraźniejszości, w jakim właściwie świecie sobie to pytanie o innego zadajemy, w jakim kontekście na nie próbujemy odpowiedzieć. Mam wrażenie, że w świecie i w kontekście paradoksalnym to nie żadna jakaś szczególnie odkrywcza myśl, no bo żyjemy w czasach, kiedy z jednej strony jeden z najbardziej wpływowych zachodnich intelektualistów, Steven Pinker, publikuje książkę pod wymownym tytułem Zmierzch przemocy, lepsza strona naszej natury, w której posługując się bardzo twardymi dowodami empirycznymi, statystykami, bardzo poważnie dowodzi, że żyjemy w najlepszym i najbezpieczniejszym ze światów. Nigdy dotąd, tak mówi Pinker w swojej książce, przemocy nie było tak mało jak teraz, a wszystko to dzięki postępowi cywilizacyjnemu, technologicznemu, naukowemu, kulturowemu i w ogóle dzięki postępowi, które przynosi tak korzystne zmiany. Z tą książką oczywiście mnóstwo polemik się ukazało, ale nie czas miejsce na to, żeby te polemiki przytaczać. Istotna sprawa jest taka, że taki, tego rodzaju dyskurs się pojawia. To jest dyskurs prowadzony przez jednego z najważniejszych współczesnych intelektualistów i rezonuje. Zarazem w tym samym czasie, w którym książka Pinkera świeci triumfy na listach bestsellerów, coś, co się jeszcze wydawało do niedawna całkowitą abstrakcją, czyli perspektywa wybuchu wojny światowej, trzeciej wojny światowej, staje się jednym z autoryzowanych tematów debaty publicznej, całkiem realną perspektywą, realnym zagrożeniem w ciągu właściwie ostatnich kilku lat temat wojny. Pojawił się w sferze publicznej i dziś już, jeśli ktoś wyraża zaniepokojenie albo obawia się, że widmo wojny krąży w Europie, nie jest uważany za kogoś irracjonalnego albo ulegającego jakimś złudzeniu. Żyjemy także w czasie, to cały czas jeszcze oglądam do próby definicji dnia dzisiejszego z tego pytania, kim dziś jest inny, także w czasie, w którym przywódcy partii politycznych wprost odwołujących się do nauczania katolickiego, kościoła katolickiego, mówią rzeczy w sposób oczywisty, sprzeczne z tym, co głosi głowa tego kościoła i do czego głowa tego kościoła wzywa. Żyjemy także w czasie, kiedy system wartości, na bazie którego budowano po II wojnie światowej znaczną część europejskiego, zachodnioeuropejskiego właściwie ładu, czyli dyskurs liberalnej demokracji, przeżywa niewątpliwy kryzys, wycofuje się, a coraz większą popularność zdobywają rozmaite nacjonalizmy odwołujące się do retoryki głoszącej pochwałę wspólnot jednolitych, a nie różnorodnych, zamkniętych i skupionych wokół jednoczących symboli narodowych, wokół narodowych totemów. Żyjemy także w czasie, w którym ubram państw europejskich, ubram tych stabilnych dotąd europejskich demokracji, stają setki tysięcy uciekinierów z terenów ogarniętych wojną albo głodem i pustką. Żyjemy w czasie, w którym rosną w siłę fundamentalizmy religijne, fundamentalizmy islamskie, posługujące się terrorem.
spór między Europą a Rosją. Może nie tyle spór, co nominowanych książek stykali się z innymi od siebie, próbowali tę inność opowiedzieć, przełożyć ją na język zrozumiały dla swoich czytelników, oswoić jakoś tę inność, a czasami po prostu spróbować zrozumieć, kim jest ktoś, kto się im albo ludziom, którzy ich otaczają, jawi dziś jako obcy, niezrozumiały, budzący lęk, niekiedy budzący agresję. Podczas tej dyskusji zastanawiałem się, ostatecznie wygrała właśnie książka Jarosława Mikołajewskiego poświęcona ludziom, którzy na Lampedusie pomagają uchodźcom, którzy ogromne emocje budzą w Europie dziś, w Polsce także. Otóż zastanawiałem się nad powszechną dziś właściwie diagnozą wielu socjologów, że oto konflikt czy zderzenie, z jakim mamy tu do czynienia, to nie jest wcale jak chciało kilku, czy chciałoby kilku prominentnych intelektualistów zderzenie kultur, powiedzmy zderzenie kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej. W erze globalizacji, w erze tych roztak takiego galopującego rozwoju technologii informacyjnej, trudno właściwie mówić o istotności różnic kulturowych tego rodzaju. One są, czy stały się właściwie dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnej i informacyjnej, w gruncie rzeczy często drugorzędne. Każda różnica, istotniejsza różnica jest oswojona, rozpoznana, w jakimś sensie też przekroczona. I w istocie nie na tym rzecz polega, że zderzają się kultury tak wielu współczesnych analityków. Przekonuje lecz raczej dwie postawy, które niezależnie od kultur, czy niezależnie od szerokości geograficznej występują i przecinają niejako te rozmaite pola, na których konflikty się rozgrywają. Chodzi o postawy, czy postawę szeroko rozumianego liberalizmu, tak to nazwijmy, i fundamentalizmu. Wektory liberalne i fundamentalistyczne, różne kultury przecinają i tworzą podziały czy konflikty na innym zupełnie poziomie, czy na innym polu niż ów rzekomy krasz cywilizacji albo zderzenie kultur. A teraz filozofa. Właśnie kim jest inny dla kogoś, kto w Polsce Anno Domini 2016 jest przywiązany do wartości liberalnej demokracji, do takich wartości jak otwartość, różnorodność, wolność światopoglądowa i osobista, rozdział religii od państwa i tak dalej, i tak dalej. Kto jest dla niego nieinnym? Kto jest dla niego innym? Czy to jest ktoś, kto na przykład żyjąc w odległym zakątku świata, w gruncie rzeczy przywiązany jest do podobnego zestawu przekonań, choć go może wyrażać w odmiennym języku, czy raczej innym jest dla niego i dla tego kogoś z innego zakątka świata właśnie? Nie ma żadnych oskarżeń, oprócz tych, co mówi prokuratura Czarnogórska, że ci ludzie byli z bronią w ręku i mieli na za zadanie destabilizować sytuację w kraju. Tylko wielu ludzi ma broń w Czarnogórze. Broń jest dostępna, zwłaszcza na pograniczu, gdzie są góry. Tereny, które ja dobrze znam, na północy Czarnogóry, bo tam robiłem swoje badania zresztą, więc tam dużo ludzi ma broń. Każdy może tam destabilizować, więc nie wiem dlaczego, jak to się dzieje. Tutaj dlatego mówię, że nie wiem, bardzo bym się wstrzymał przed jakąkolwiek oceną. Nie filozofuj. Znaczącym faktem jest to, że ten całą tę operację nie filozofuj, nie żeby ludzie nie komentował tej operacji, ani Dziukanowicz nakłonili sam ten siebie, kark swój żydowski bardziej, nie dała żadnego aby byli mądrzejsi. Sygnału, że zauważyła to. To jest tak, jakby to była sprawa czarnogórsko-czarnogórska, ewentualnie czarnogórsko-serbska. Czy można stwierdzić, na ile działania Serbów obliczone na wspieranie czarnogórców na północy innym jest raczej ktoś, kto jest blisko nas, niż ktoś, kto jest daleko, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o bazowe przekonania, jest do nas bardzo podobny. Lawiruje podobnie jak Czarnogóra. Lawiruje pomiędzy swoją przyszłością a filozofa. Serbowie sami spory aktualne, spory polityczne, czy właściwie już należałoby powiedzieć spory społeczne, tak chyba adekwatnie by było określić to, co działo się na przykład na ulicach polskich miast całkiem niedawno.
Polaków. Przy okazji czarnego protestu bardzo silnie to pęknięcie, to zderzenie właśnie pojawia. Nie chcę oczywiście tutaj, jest takie niebezpieczeństwo, występować z jakimś romantycznym zgrunt, przekonaniem, że zawsze się można porozumieć, że trzeba tylko chcieć ze sobą porozmawiać. Odtąd mam nieprzyjemne, smutne właśnie wrażenie, że istnieje znaczna grupa takich uczestników życia publicznego w Polsce, zarówno powiedzmy z prawa, jak i z lewa można ich znaleźć, choć jednak powiedzmy wprost, że jeżeli chodzi o lewą stronę, to ta grupa jest zdecydowanie mniejsza. Otóż istnieje taka grupa, która żywi tak głębokie przekonanie o swojej moralnej i merytorycznej wyższości i zarazem tak silną pogardę. Pogarda to polska specjalność, skądinąd dla każdego, kto myśli inaczej, że rozmowa jest po prostu niemożliwa. Kwadrans filozofa to wywołuje bezradność i gniew. Jeśli ktoś kompletnie nie chce brać co do powiedzenia, jeśli całkowicie to ignoruje, jeśli to natychmiast i automatycznie przekracza na własną imaginację, następnie z tą imaginacją zaczyna natychmiast walczyć, wtedy czuje bezradność i gniew. To jest całkowita blokada komunikacyjna, poczucie zderzenia ze ścianą. Kwadrans filozofa. No, tradycja psychoanalityczna często się w tych felietonach do psychoanalizy, do tych pojęć psychoanalitycznych odwołuje, zwłaszcza psychoanaliza w wydaniu Karla Gustawa Junga poobszarza tego rodzaju patowa sytuacja, tego rodzaju komunikacyjna blokada nie może trwać zbyt długo, że napięcie tworzące ten antagonizm i generujące ten antagonizm prędzej czy później musi zostać rozładowane, przezwyciężone, przekroczone. No i niestety to przekroczenie, to rozładowanie antagonizmu, które wzajemnie obie strony zantagonizowane unieruchamia, odbywa się często w sposób drastyczny, a w sposób drastyczny odbywa się zwłaszcza wtedy, kiedy świadomość, kiedy jakaś instancja, która zdolna jest do autorefleksji, do pracy nad sobą, nie chce się zaangażować w proces przekroczenia tego znieruchomienia, w którym utkwiła zantagonizowana wobec kogoś albo wobec czegoś, często także wobec samej siebie. I wtedy właśnie, kiedy świadomość się nie chce zaangażować w proces przekroczenia, wtedy, kiedy zantagonizowane strony ślepo obstają przy swoim, wówczas jakiś proces nieświadomy doprowadza do rozładowania tej sytuacji. I często, jeśli nieświadomość dochodzi do głosu, jest to proces drastyczny. Miejmy nadzieję, że do takiego drastycznego procesu tutaj jednak nie dojdzie. Bardzo dziękuję, Tomasz Stawiszeński, a słyszymy się już za chwilę w popołudniu Radia Tok FM. Kwadrans filozofa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl. Ukośnik audycje. Coś niemieckie piosenki puszczał Krieger i te inne, proszę Państwa, to jest pozytywne, bo tutaj... Wojciech Zakrocki z mojej gości, od poniedziałku do piątku, o 16.40. Mass and Grab. Zaczyna się od tego, że to innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę Audi. Przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A6 dostępny jest z ratą oddającą 840 zł netto miesięcznie, z zerową kwotą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Mam znajomości Audi Perfect Mix dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Jeżeli dziecko jest przeziębiony, a gorączka lekka nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku niemal normalny lek na przeziębienie. Gorączka już od pierwszego roku życia w serii ma 97 mg w przeciwnicy do złej sensji. Zostanę wyczuwy leczący przeciwko przeciwwskazania zależności, a zwłaszcza inne uszczę podstawowe. W Lidl mamy także luki wyborcze, z pewnością znajdziesz swoje ulubione. A już teraz w Lidl. Kolum.
Teraz okazja. Wszystkie pyszne chrupiące opłuki kupisz aż do 40% taniej. Zawsze łatwiej sprzedać na kartę. Polna półka wiejska z wyśmienitą chrupiącą złotką kosztuje tylko 49 groszy. Tylko 49 groszy. Więc zobacz, aby to widać. Pyszne półki aż do 40% taniej. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Co pana do mnie sprowadza, kochani? Chcę się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A w okolicy nie widzę. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy musimy ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Próbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety zdrowe strony WWW, SEO, remarketing, mailing. Poprawa widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na biro.pl. Ładny dom ma już 18 lat w urodzinowym wydaniu. Jak budować z ceramiki, czym i za ile ogrzeć dom? Czy własne oczyszczania ścieków to dobry pomysł? W numerze ekstradodatek pierwszy grosz do własnego domu, a w nim plan wydatków na budowę oraz 30 projektów domów w różnych stylach. Partnerem wydania jest Velux, producent okien dachowych. Ładny dom już w sprzedaży. Panie magister, chciałbym olejstwo drobę rekina, który jest najlepszy. Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom olejstwo drobę rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzaborowym czosnkiem. Kapsułka kapsułcenia równa. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy za nie poradzę. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Powstanie Komisja Weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wtorek 18 października, wina Martina Stan. Informacje Tok FM, Małgorzata Mostowiec. Opozycja krytykuje pomysł PiS-u powołania Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. MON ogłosił nowe postępowanie na śmigłowce dla polskiej armii. Rosjanie przerwali bombardowanie Aleppo i mówią, że to gest dobrej woli z ich strony. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Weryfikacyjnej, która przyjrzy się wszystkim postępowaniom reprywatyzacyjnym w Warszawie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie mogła na przykład nakazać zwrot oddanej części nieruchomości lub nałożyć wielomilionową karę na tego, kto ją wyłudził. Pomysł zrodził się w Ministerstwie Sprawiedliwości i to ktoś z szefostwa tego resortu ma stanąć na jej czele, a minister Zbigniew Ziobro zapowiada, że ich uprawnienia będą dużo większe niż w przypadku Komisji Śledczej. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Nawicka. Karolino, jak pomysły PiS-u komentują polityce opozycji? Reprywatyzacja to fasada, mówi pan premier, polityk Nowoczesnej, a za fasadą i obietnicą wyjaśnienia spraw, naprawienia krzywd i wymierzenia kar kryje się cel prawdziwy powołania komisji. Prezes Jarosław Kaczyński ewidentnie wykorzystuje sprawę reprywatyzacji do tego, żeby ponownie uderzyć w Trybunał Konstytucyjny, żeby zaatakować sądy, żeby zaatakować praworządność, żeby posunąć do przodu swoją rewolucję. Zadziała to także Komisja Weryfikacyjna powołana ustawą przez ekstremną większość Sejmową otrzyma kompetencje sądów i prokuratury, czyli uzurpacja. To dodatkowo bardzo korzystna dla PiS-u, przypomnieje wicemarszałek Stanisław Tyszka z klubu Kukiz15. W tym dzisiejszym dniu mieli Komisję Weryfikacyjną, na której czele będzie stał wiceminister sprawiedliwości. To jest oczywiste. Tutaj będzie selekcja spraw pod kątem tego, co jest wygodne dla rządu. Zaś platforma, której wiceszefowa Hanna Gronin-Wolc będzie zapewne w centrum zainteresowania Komisji Weryfikacyjnej, mówi o ucieczce PiS-u do przodu od problemów, które PiS ostatnio trafiają i te usłużnie wylicza Mariusz Witczak. Dość tylko wspomnieć tutaj o problemach związanych z obsadą w spółkach Skarbu Państwa, problemy związane z karakalami, niejasne powiązania lobbystów z otoczeniem Matwiej Kłodzielewicza i z nim samym. PiS proponuje nam igrzyska. Co do tego politycy opozycji są zgodni, a o czym sobie mówiła Karolina Lewicka. Słuchasz informacji Tok FM. A w nich nowe rozmowy o śmigłowcach dla polskiej armii. Rozmowy, jak przyznajemy, pilne, a kontrakt ma tylko ułamek tego, o czym mówiono wcześniej, bo resort na szybko ma do wydania nie 13, a jak przyznaje jego rzeczniczka, miliardy złotych. Informując o tym, Beata Berkowska unikała odpowiedzi na pytanie, czy będzie to przetarg w zamian, używając określenia postępowania. Śmigłowcy dla polskiej armii. W ramach szeregu operacyjnych
Te trzy firmy to producent Caracali, Kermans Helikopters oraz zakłady w Mielcu oraz Świdnik. W pierwszym przetargu wygrali Francuzi, ale niedawno rząd poinformował, że zakończył z nimi rozmowę, bo nie przedstawili wystarczająco dobrej oferty offsetowej. Mówiono wręcz, że stanowiła ona zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Kermans Helikopters temu zaprzeczył, m.in. w liście otwartym skierowanym do premier Beaty Szydło. Zapowiedział też walkę o odszkodowanie. Dziś Platforma postanowiła zainteresować tą sprawą prokuraturę. Złożone przez nią zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z tytułu niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę Skarbu Państwa w związku z zakończeniem negocjacji w sprawie. I teraz zaostrzenie kary dla zabójcy 10-letniej dziewczynki z Kamiennej Góry. Sąd apelacyjny podtrzymał do żywocie dla Samuela Nowakowskiego, ale zdecydował, że o możliwość warunkowego zwolnienia będzie mógł się starać dopiero po 35 latach z zagadkami. Małgorzata Waszkiewicz. Sąd podtrzymał karę do żywocia, bo jak przekonywał w uzasadnieniu sędzia Robert Wróblewski, motywacja Samuela Nowakowskiego zasługuje na szczególne potępienie. Komentował w Polskim Radiu 24 z Konferencji z Nowej Konfederacji i demonstracji, które wraz z Samuela Nowakowskiego nie było na sali sądowej. Wyroku wysłuchali rodzice zmarłej dziewczynki. Zaśmiał satysfakcję wyrokiem, ale wiadomo, że to nie zwróci życia. Wyrok jest prawomocny. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz. To gest dobrej woli. Tak Siergiej Ławrow mówi o przerwaniu nalotów na syryjskie Aleppo przez rosyjskie bombowce. Moskwa zapowiedziała na czwartek humanitarną przerwę i w trakcie jej trwania cywile mają dostać szansę na opuszczenie obarczonego miasta 6 korytarzami. Ostrzał przerwano już dziś przed południem. Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził też, że Moskwa uważnie przygląda się ofensywie na Mosul, jaką prowadzą irackie wojska wraz z Kurdami. Oczywiście śledzimy tę operację, bo wszyscy chcemy pokonać tak zwane Królestwo Islamskie. Z tego co wiem, miasto nie jest całkowicie oblężone. Mam nadzieję, że to dlatego, że siły nie mogą tego zrobić, a nie dlatego, że nie chcą. Ten korytarz wciąż istnieje i grozi tym, że dżihadyści będą uciekać z Mosulu do Syrii z Ukrainy lub Rosji. Przyszłość Mosulu ma być tematem międzynarodowego spotkania zaplanowanego na czwartek w Paryżu. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele około 20 państw, m.in. Stanów Zjednoczonych, Turcji, krajów europejskich i Zatoki Perskiej. Wspólnie będą dyskutować o tym, jak ustabilizować Mosul i jego okolice po pokonaniu w tym rejonie bojowników tzw. państwa islamskiego. Za chwilę prognozę zapowiada kolejne informacje w Radiu Tok FM o 15:20. Załóżmy raczej pochmurno, do tego popada głównie we wschodniej części Polski, ale także w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego czy Jeleniej Góry. Na ten moment dochod 8 stopni w Zakopanem, przez 10 w Warszawie, Toruniu, 11 w Poznaniu, Łodzi, 12 w Szczecinie, Krakowie, do 13 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry, zaczynamy popołudnie Radia Tok FM. Anna Wiątowska wydaje tę audycję, Kamil Kowalski realizuje. No cóż, przeczytałem właśnie, że Agata Wianowska zaprzestała prób kontaktu z Bobem Dylanem. Nie udało się skontaktować z laureatem literackiej nagrody Noblanej. Nie wiadomo, czy odbierze, czy nie odbierze. Niemniej jednak, jak słusznie zauważył nasz gość, zanim weszliśmy na ten problem, o którym będziemy teraz rozmawiać, z pewnością Boba Dylana nie dotyczy, że będziemy rozmawiać o biedzie, o ubóstwie. Profesor Ryszard Schaffenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Z badania Eurostatu wynika, że poziom osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej spadł do poziomu sprzed kryzysu finansowego. No i taki największy spadek nastąpił m.in. w Polsce. To jest pozytywna informacja dla osób, które w tym kraju mieszkają. Z kolei z produktów, które bada poziom biedy i ubóstwa w Polsce, już taki, powiedziałbym, zbyt pozytywny obraz nie wynika. Cóż już ten Polak, co 15, przepraszam, Polak żył w ubiegłym roku w skrajnym ubóstwie.
Warszawie, a stworzenie dostatku tak zwanego 43% mieszkańców Polski. Żyje, co to są za pojęcia, może one mają pewne swoje ścisłe definicje. O spotkaniu początkowo informowała Kancelaria Prezydenta Poroszenki, który w tej sprawie rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel i François Hollande'em. Zapytany cel rozmów to skłonienie Rosji do realizacji mińskich uzgodnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Donbasie. Z komunikatu nie wynikało jednak, czy do Berlina przyleci również Władimir Putin. Jednak jak zapewniły służby prasowe niemieckiego rządu, prezydent Federacji Rosyjskiej również będzie uczestnikiem rozmów. Obecność Władimira Putina potwierdzają też dla rosyjskich mediów nieoficjalne źródła na Kremlu. Ukraina jako warunek początku wcielania w życie politycznych rozwiązań w Donbasie stawia rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa, czyli wyprowadzenie obcych wojsk i odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją. Kreml widzi to odwrotnie. Najpierw wybory i specjalny status Donbasu, a dopiero później demilitaryzacja. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Agenda ONZ do spraw kultury i nauki UNESCO przyjęła rezolucję w sprawie wschodniej Jerozolimy. Zdaniem Izraela postanowiła ona fakt, że znajdują się tam miejsca święte dla Żydów. Rezolucja stwierdza, że Jerozolima jest miejscem świętym dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Jednak w części dotyczącej wzgórza świątynnego mówi, że ma ono znaczenie religijne dla muzułmanów, nie wspominając o jego znaczeniu dla Żydów. Tekście znalazło się przy tym tylko Arab Stanów Zjednoczonych. Projekt rezolucji skrytykował wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu, nazwał go teatrem absurdu i powiedział, że twierdzić, iż Izrael nie ma związków ze wzgórzem świątynnym, to tak jakby mówić, że Chiny nie mają związków z wielkim murem chińskim. Projekt rezolucji popierała autonomia palestyńska i kraje arabskie. Jak podają izraelskie media, wysiłki dyplomacji Izraela sprawiły, że projektu nie poparło żadne państwo europejskie. Na wzgórzu świątynnym około 960 roku przed naszą erą król Salomon zbudował świątynię, która w 70 roku naszej ery zbudowali Rzymianie. Jej jedyną pozostałością jest tak zwana ściana płaku. W VII wieku Arabowie zbudowali na wzgórzu metu Umara i Muzy Al-Aqsa, zaliczony dziś do najważniejszych sanktuariów islamu. W ramach akcji udało się odbić z rąk handlarzy 30 potencjalnych ofiar handlu ludzi. Mariusz Czerkow powoduje, że funkcjonariusze reagują na wszelkie docierające sygnały dotyczące miejsc związanych z nielegalnym przetrzymywaniem osób. Od kilku lat funkcjonuje specjalizujący się w handlu ludźmi wydział. Przy każdej komendzie wojewódzkiej są specjalne zespoły zajmujące się również tą problematyką. Także działania prewencyjne, bo przecież organizowane różnego rodzaju seminaria, pogadanki, utworzone specjalnie dla osób, które posiadają jakiekolwiek informacje związane z handlem ludźmi, infolinia, a także adres mailowy, który można zgłaszać przy informacjami z danymi stanowiskami. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ochrona ludźmi jest tam zawsze bronią narkotyków, tak bardzo uszczędzimy przestępstwa. I tam dla Rumunka wtedy był drugi. Ale czemu on nie poszedł? W Makrycie aresztowano trzech pseudokimistów, ale ich policja twierdzi, że Polacy usiłowali zdenerwować i oprości darstwem przy przyszłaniu. Na dowody są uproszczone. Zarzucone to jest spowodowanie uszkodzeń ciała, agresji i zakłócenie porządku publicznego. Tej aresztowani Polacy mieli od rana przy alkoholizmie w madryckiej dzielnicy Latino. Tam też zaczęli zaczekać klientów i personel. Zawiadomiona policja obezwładniła i zatrzymała na pracowników. O obawach przed zachowaniem polskich pseudokimistów od rana donoszą hiszpańskie media. Do Madrytu przyjeżdża polska legia i jutrzenice. Jedni z najbezpieczniejszych w Europie ostrzegały telewizyjne wiadomości. Wtedy
regionu i okolic będzie pilnowało 2000 policjantów. Na trybunach zasiądzie około 400 policjantów. Policja najbardziej obawia się kilkuset osób, które mają przylecieć z Warszawy bez biletu na mecz. Emocje, które pojawiają się przed meczem Legii z Realem, mogą nie dorównać ciemnym na boisku. Po dwóch przegranych meczach to będzie nawet wąż z Borussią Dortmund 4-0 i z Kopingiem z Roma 2-0. Szanse na zwycięstwo, chociaż remis lub wódź oceniane są raczej jako niskie. Nasza reporterka sprawdziła, co na ten temat mówią kibice. Nie daje im już takiego wyniku. No powiedzmy, że 4-0 byłoby dobrze. Optymistycznie powiedziałbym 2-1 dla Polski. Z Portugalem Polska wygrała, ale Legia wygra z Realem. Kierunkowe do Warszawy. 0-2. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. No, jedną może strzelą, a później może być różnie, ale na pewno przegrają. Ja w nich wierzę. Obstawiam 2-1. Ja też oczekuję, żeby teraz wygrali z Realem, czy Borussią mają silną grupę. Dobrze, że w ogóle grają. Tam to też dużo pieniędzy. Bo tam awans dużo zgadnęli. Jeśli by wygrali chociaż jeden mecz, może się uda. To kolejne miliony wstępują do karty. Jak się rozwijają? Przecież się cieszy też z tego, co się udało. Myślę, że to, że teraz są takie, a nie inne wyniki. No to też są spowodowane obecną pozycją. Może zarządzaniem też Legion zmienił się trener. Myślę, że jakby został Czesław, to równie dobrze. Moglibyśmy próbować remisować w takim Sportingu. Nastroje przed meczem dodała reporterka Polskiego Radio 24 Zinka Majkowska. Początek meczu o 20:45. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do około 10 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Niedostatku na miesiąc. Tak, a ta granica niedostatku to jest minimum socjalne. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zapach. Ciągle dęsty katar, ból głowy przy pochyleniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przyzwoitym, ale minimalnym standardem życia, więc jeżeli ktoś ma trochę poniżej przyzwoitego minimalnego standardu życia, tak od razu nie należy go zaliczać do sfery ubóstwa. Bardzo dziękuję profesorowi Ryszard Szelfenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawski. Dziękuję bardzo. Informacje teraz. Śpiewałyśmy, jeszcze trzeba tylko fanki studio, żeby tę lasotę ściągnąć z Litwy. To ona prowadziła 4 wernisaże, promocję książki, ten Centomirski Stefan Sybirak, jak jeszcze żył. No to było bardzo fajnie, a potem ona pojechała na Litwę. Jeszcze w międzyczasie zamknęli zieloną galerię, galeria zielona na Starówce, bo Halina Lasota narobiła zadymy, że Rysia Czubak przychodzi, ludzie obgaduje, proszę pani, kieliszki tłucze, ludzie obgaduje, jakiś pedał mówi i wchodzi i wychodzi, znowu do tej kierowniczki, czy pani wie, a Rysia po prostu chodziła, taka była struta, jakaś uśmiechała się tylko i potem jakoś tak miesiąc, dwa i zamknęli galerię Green Art Gallery. Gruba baba zamknęła Green Art Gallery i taką córkę miała ładną. No i to nic nie pomogło, że córkę miała ładną. Lasota narobiła zadymy, Litwinka i tak się skończyło. Tam jeszcze gdzieś jakaś galeria zniknęła. Jeszcze przydałoby się, żeby tego dziada Jaśka, tego Rozyna wywalić nad Wisłę, żeby zlikwidować, bo to klub nie to, że emerytów, ale staruchów, którzy
myślą staro. Starą myślą, że są wariatami, że są debilami. Jak weźmie komórkę do ręki, to się boi, bo myśli, że wybuchnie. I w sumie to prawda, że może wybuchnąć, bo jak bateria wybuchnie, to i wybuchnie. Postępem. Także wiesz, wczoraj w euro ta zaczęła spisywać, a to jak długo, a te pieniądze, jak długo i w końcu nic w euro nie wyszło, bo te dziady, one muszą mieć poparcie na, jak tam za 100 zł ktoś na rapi bierze, to muszą mieć zabezpieczenia. Co to było? 100 zł, co to było? 1600 zł, to jest tyle co nic. Także euro to jest dziadowskie. Ja w dalszym ciągu podtrzymuję tę tezę, że euro jest złe. Aż dziwne, że mi za smartfon wypłacili, bo się nie dało to dziadowstwo nareferować. Nie włączało się, a się tylko wyłączało. I oddałem 320 zł na kurczaku, bo zapłacił dodatkowo 70 zł na 3 lata gwarancja, nie na 2. I to wszystko oddali. Ja mówię, dobra, zabieram te Porsche i nic nie będę więcej w euro kupować. I tak się akurat stało po proroctwach, idąc, że w euro już nic nie kupię, bo tam jest drogie i dziadostwo. No, a tutaj proszę bardzo, T-Mobile, ile chcesz kupić? Kupujesz, potem trzeba płacić, no ale wiesz, ile chcesz kupujesz. A wydawałoby się, że mediacja z na dowód, na nazwisko, no przecież na co? A ta szuka, a gdzie tu meldunek, a gdzie się urodziła, gdzie będzie umierała, a na którym cmentarzu? Ja mówię, to w euro tak sprawdzają? No. Że nie było gościnne euro ani dla Jezusa, bo przecież Europa zabiła Jezusa, że Jezus już drugi raz by tutaj w Europie to się nie chciał objawić. To tylko tym Mormonom mówią w USA, kiedy w gościu jasny Józef. Modlił się cały dzień Józef w Ameryce, Mormonom się Jezus okazał po raz drugi w Ameryce. A tu by drugi raz nie przyszedł, bo by go znowu zamordowali. Taka Europa jest zła. Zła Europa. Co ma związek z incydentem sprzed dwóch tygodni? Mamusewicz ogłosił wtedy przerwę w obradach Senatu nad informacją prezesa Trybunału Konstytucyjnego do 20 października, a Karczewski ogłosił, że zrobił to bez konsultacji z Konwentem Seniorów i że próbował tym samym sparaliżować pracę Izby. Już bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję o tym, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzenie obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. Odsuwając Borusewicza od prowadzenia obrad, Karczewski zrezygnował z odwołania go z funkcji wicemarszałka, choć wcześniej rozważał taką możliwość. Nie poinformował też, jak długo przedstawiciel Platformy będzie ponosił karę za swoje postępowanie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało nasze życie polityczne, jak będzie ono toczyło się również tu w Izbie. Ja nie chcę spekulować, chcę odpowiadać na pytania, które raczej dotyczą rzeczywistości, a nie przyszłości. Zobaczymy, będę podejmował decyzję. Bogdan Borusewicz jest jedynym reprezentantem opozycji w prezydium Senatu. Resort obrony zapowiedział nowe rozmowy o śmigłowcach dla naszej armii. Chodzi o pilny kontrakt, 1 miliard złotych. Do udziału w nim MON zaprosił te same trzy firmy, które stanęły do obliczeń pierwszego przetargu. A więc producenta Caracal, Airbus Helicopters oraz zakłady w Mielcu i Świdniku, z tym, że tym razem resort nie mówi o przetargu, a o nowym postępowaniu. Słuchasz informacji TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że szpital w Szczecinie Tunowie nie będzie już samodzielną placówką. Wyniki audytu są jednoznaczne. Zadłużona na 21 milionów złotych jednostka nie jest w stanie sama przetrwać, donosi ze Szczecina reporter TOK FM Sebastian Wierciek. Powód zadłużenia to przeinwestowanie. Nowe przeszklone skrzydło szpitala z lądowiskiem dla helikopterów na dachu ciągnie jednostkę na dno, rozkłada ręce rzeczniczka marszałka Gabriela Mia. Szpital co miesiąc generuje niemal 2 miliony nowych leków wymagalnych i samodzielnie nie ma większych szans na przetrwanie. Zarząd województwa pomysł nie podoba się pracownikom szpitala, donatorze decyzja i co za tym idzie zmniejszenie liczby personelu są już przesądzone. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Za chwilę prognoza pogody kolejnej. Ale takie pojednanie i włączenie daje spokój. Przepraszam, że wchodzę w słowo, jakby mediacja była terapią. Mediacja nie jest terapią. Na pewno pracuje na emocjach. Na pewno pozwala ludziom szybciej zakończyć pewien etap życia.
natomiast na pewno nie jest to radne. Osiemnawiecie jest tak fascynujące, bo składa się z takich dwóch podstawowych etapów. Jeden to jest proces na konflikcie. Jak stworzyć atmosferę, zbudować atmosferę, żeby ludzie chcieli rozmawiać ze sobą i brać pod uwagę ten punkt widzenia drugiej strony i wystosuje wzajemne zaufanie. A druga przestrzeń to jest taka bardzo formalna, bardzo prawna, czyli jak te ustalenia ludzi spisać tak, żeby sędzia Jak na tę sytuację patrzy, jak to się dzieje w tej chwili, czyli jest wysłuchana, to też jest to bardzo ważna część, część mediacji i na pewno lepiej się czuje. To już samo w sobie z wartością po prostu. Dokładnie. I też jak mówią często strony właśnie w tych mediacjach karnych, że pozbyłam się lęku. Że wydawało mi się, że mnie napadł jakiś olbrzym 3 metry wzrostu i tak dalej, a tu nagle przychodzi taki chłopak 1,60 m, 70, nie trzeba się go bać. Wspomniała Pani, że Polacy jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę z faktu, że istnieje taka forma jak mediacja i że można z dobrym skutkiem często z niej korzystać. Jak jest z sądami, prawnicy muszą wiedzieć o tym, że istnieje mediacja. Pytanie, czy często i chętnie korzystają z tego instrumentu? Znowuż powiem, coraz częściej. Ja mediacjami zajmuję się 16 lat i widzę ten zdecydowany postęp. Jak kiedyś trochę tak odbijaliśmy się od drzwi i traktowani byliśmy jako taka, no, a ktoś tutaj przyszedł, pogadał. Ale to westchnienie mnie zastanowiło na początku Pani wypowiedzi. No tak, bo to się rozwija, ale jeszcze nie do końca. Też często jest mylona mediacja z takim sądownictwem polubownym. To nie jest to. My nie rozstrzygamy. Nie powiemy ludziom, jak mają żyć, bo nie wiem, odnosimy konsekwencje. My staramy się stworzyć właśnie te warunki do tego, żeby ludzie sami podjęli decyzję, zobaczyli za i przeciw i zdecydowali się, czy mogę przystać na to rozwiązanie, czy będę walczyła w sądzie. Czasami jest tak, że można iść walczyć w sądzie, ale się nie wygra. Czy warto robić to z sepuku? 5 minut wszyscy będą to widzieli, a za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętać. Może warto zastanowić się, przystać na to rozwiązanie, dać pod uwagę punkt widzenia drugiej strony i gdzieś znaleźć to rozwiązanie pośrodku. Czy mediator dziś w Polsce to jest zawód czy funkcja? No właśnie to jeszcze nie jest w ogóle określone, uregulowane.
trochę się przepisy zmieniają tak, że w zasadzie ktoś, kto ma dobre mniemanie o sobie, może być mediatorem. I też czasami trafiają ludzie do zawodu, jedni, którzy chcą naprawiać świat, a jeżeli nie, bo nie mają naprawionego swojego życia, więc lepiej zająć się czymś innym. A czasami ludzie właśnie tylko myślący o pieniądzach, czy bo to jest łatwiejsza praca niż na przykład radca czy adwokat. Tak się wydaje, więc różne jest to. Różne jest to trafianie do zawodu, bo też znam, że właśnie nie ma żadnych niestety standardów. Jedyne szkolenia z mediacji dotyczą, jest wymóg w sprawie z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Można by powiedzieć, że to nierówność wobec konstytucji. Osoba nieletnia ma mieć wykształconego mediatora, dorosły już nie musi, a przecież jesteśmy równi. No jakoś to nie wychodzi, ale mam nadzieję. Ja ciągle mam nadzieję. A brzmi to trochę tak, jakby dziś w Polsce każdy, kto czuje w sobie taką siłę czy takie powołanie, mógł zostać mediatorem. No tak. Niezależnie od stanu faktycznego. Jeśli pójdzie do prezesa sądu, bo prezesi sądu prowadzą takie listy teraz od stycznia 2016 roku i jeszcze się wylegitymuje na przykład napisaniem artykułu o mediacji, to jest jeden z wymogów. To moim zdaniem trochę śmieszne, to nie wskazuje o umiejętnościach mediacyjnych. To może zostać mediatorem, ale z drugiej strony na szczęście prezesi sądów już zwracają uwagę na to szkolenie. Często odsyłają, natomiast no, gdyby się człowiek upadł, to i tak może być wpisany. Nie ma tych jasnych standardów. Czekamy na uregulowanie sytuacji. Przy okazji pani życzę nawału pracy. To bardzo ważne wiadomości o mediacjach. Magdalena Grudziecka, mediator z Polskiego Centrum Mediacji. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Po co nam dyplomacja? Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawierać sojusze? Świat wokół nas wciąż się zmienia. Warto o tym rozmawiać. A najlepiej przy kawie dyplomatycznej. Ta w Polskim Radiu 24 jest aromatyczna i świeża. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19:15. Zapraszam, Grzegorz Dziemilowicz. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 15:30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Powstanie komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie i o tym na początek serwisu. Przeniesiemy się też do Wrocławia. Tamtejszy sąd apelacyjny utrzymał wyrok dożywocia dla Samuela Nowakowskiego, który zabił siekierą 10-letnią dziewczynkę. W informacjach dnia powiemy także o jutrzejszym spotkaniu europejskich przywódców z prezydentem Ukrainy. Tematem rozmów będzie sytuacja w Donbasie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Będzie komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister tego resortu, Patryk Jaki, tłumaczył, że komisja, która zbada decyzję w sprawie reprywatyzacji w stolicy, będzie miała większe uprawnienia niż sejmowa komisja śledcza. Będzie mogła nie tylko przesłuchiwać, ale też nakładać obowiązek wypłaty rekompensat, czy dokonywać wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych. Komisja będzie mogła podjąć 3 decyzje, mówił Patryk Jaki. Każdy wezwany przed komisję będzie miał obowiązek przed nią się stawić pod rygorem kary. Na jej czele stanie jeden z wiceministrów sprawiedliwości. Skład komisji wybierze parlament. Mają to być przedstawiciele różnych stron sceny politycznej. W jej pracach weźmie też udział Rada Społeczna, składająca się z przedstawicieli ruchów lokatorskich i innych organizacji społecznych zajmujących się kwestią reprywatyzacji. Prace komisji mają być jawne, mają nad nimi czuwać sądy administracyjne. Do nich też będzie przysługiwało odwołanie. Minister Obrony Narodowej zaprosił do wstępnych rozmów 3 producentów, którzy brali udział w poprzednim przetargu na śmigłowiec dla armii. Poinformowała o tym zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON Beata Perkowska. Minister Obrony Narodowej, mając pełną świadomość konieczności zakupu śmigłowców dla polskiej armii z budżetu MON, to jest kwota, o której mówimy, 1 000 000 000 zł, zaprosił do wstępnych rozmów 3 podmioty, które brały udział w poprzednim przetargu. To jest PZL Mielec, Świdnik i firmę Airbus. Rozmowy te dotyczą zakupu śmigłowców w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez Siły Zbrojne RP. Na początku miesiąca Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu negocjacji z francuskim Airbusem, który miał dostarczyć dla polskiej armii 50 śmigłowców Caracal za 13,5 miliarda złotych.
Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok dożywocia dla Samuela Nowakowskiego, który zabił siekierą 10-letnią dziewczynkę. To jest czyn, który godzi w same podstawy człowieczeństwa. Tak sędzia sprawozdawca, nie kryjąc emocji, uzasadniał wyrok. W sierpniu ubiegłego roku w Kamiennej Górze Samuel Nowakowski uderzył 10-latkę siekierą. Dziewczynka była przypadkowo wybraną ofiarą. Sędzia Robert Wróblewski podkreślał, że motywacja mordercy zasługuje na szczególne potępienie. Każdy dorosły, kiedy widzi zagrożenie, już nie mówię o życiu, ale zdrowia dziecka, to nie dbając o swoje, próbuje ratować. Bo tak jesteśmy skonstruowani. To co powiedzieć o człowieku, który robi wręcz przeciwnie? To jest niesłychana zbrodnia. Samuel Nowakowski może ubiegać się po warunkowe zwolnienie po 35 latach. Niewiele optymizmu. Takie są odczucia prezydenta Petra Poroszenki przed jutrzejszym spotkaniem w Berlinie. Przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy będą rozmawiali o sytuacji w Donbasie i sposobach uregulowania konfliktu. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent. Petro Poroszenko podkreślił, że nie należy przeceniać oczekiwań związanych ze spotkaniem tzw. normandzkiej czwórki. Mówił to dziennikarzom w czasie swojej wizyty w Norwegii. Jak dodał, jest optymistą co do przyszłości Ukrainy, jednak jeśli chodzi o wynik berlińskich rozmów, jego optymizm jest bardzo umiarkowany, ale jak zaznaczył, chciałby się w tej kwestii zdziwić. Mówiąc o perspektywie procesu pokojowego, Petro Poroszenko wyjaśnił, że w Donbasie należy przeprowadzić niezależne i odpowiadające standardom OBWE wybory. Tego właśnie jego zdaniem nie mogą zrozumieć Rosjanie. Ukraiński prezydent zaznaczył, że nie da się na wschodzie Ukrainy przeprowadzić niezależnych wyborów, dopóki stacjonują tam rosyjskie wojska. Jutro swój punkt widzenia odnośnie uregulowania konfliktu Petro Poroszenko przekaże w Berlinie Władimirowi Putinowi, a także Angeli Merkel i François Hollande'owi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 16. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15.35. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie redaktorze. Porozmawiamy o sytuacji w Syrii, a także o kontaktach unijno-rosyjskich. Unia Europejska stawia w konflikcie syryjskim na rozmowy z Rosją. Wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, dodatkowych sankcji nie będzie. O takich sankcjach mówiło się do wczoraj, po czym usłyszeliśmy, że jednak przede wszystkim dialog, a nie sankcje, czy to polityczne, czy gospodarcze. Czy jest pan zaskoczony postawą Unii Europejskiej? Nie jestem zaskoczony, bo postawa głównie pani Federiki Mogherini i innych osób odpowiedzialnych w Unii za konflikt syryjski już od dawna opiera się na tej retoryce, czyli na retoryce dialogu. Nie jest to specjalny powód, aby atakować Unię Europejską. Tak w tej chwili brzmią deklaracje większości stron w ten konflikt zaangażowanych. Również Rosja i Stany Zjednoczone mówią bardzo wiele o dialogu. To tak trwa od 4 lat. To prawda. Jeśli przyjrzymy się jednak sytuacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, okazuje się, że to wspólne zdanie Unii, gdyby przyjrzeć się temu, co dzieje się w 28 jeszcze krajach unijnych, tak spójnie nie wygląda. Na przykład Francuzi wychodzą z założenia, że jednak na wszystkie strony konfliktu w Syrii powinno się wywierać nacisk, jaki wprawdzie Jean-Marc Ayrault nie precyzuje, ale jednak raczej nacisk, a nie dialog. Zwrócił pan uwagę na bardzo ważną rzecz, to znaczy na wywieranie nacisku, na mówienie różnych rzeczy i na brak jakichkolwiek wskazówek poza takimi ogólnymi deklaracjami, co należy więcej robić. To jest niestety podsumowanie tej generalnej niemocy technicznej, jaka w tym momencie występuje, bo wywieranie nacisku na prezydenta Asada, czy też na walczących przeciwko niemu trwa już od bardzo długiego czasu. Ja sam osobiście pamiętam, że jeszcze nawet nie zdążyłem bywać w Polskim Radiu 24, a już się tak mówiło w roku 2013. To jest ogromny problem. Nie ma w tej chwili nikogo, kto by był w stanie przedstawić realny projekt rozwiązania sytuacji w Syrii, który byłby w stanie zaangażować wszystkie potencjalnie tam zaangażowane zarówno strony konfliktu, jak i strony międzynarodowe, w tym biorące udział, czyli przede wszystkim Unię Europejską, Rosję i Stany Zjednoczone. A w wypadku Francji tutaj mamy zdecydowanie ostrzejszą retorykę, ale to jest
też po pierwsze pozbawione zdolności technicznej tego rozwiązania, a po drugie pamiętajmy o tym, że Francja w dalszym ciągu czuje się kulturowo związana z Syrią, która była jej dawną kolonią, więc to też musi, choćby z uwagi na rynek wewnętrzny, Francja i francuscy politycy mówić więcej na temat tego konfliktu. A przy okazji jest to obliczone także na efekt wewnątrzpolityczny Francji jako ten kraj, który ma wpływ na to, co dzieje się w innych częściach świata. Francja musi bardzo mocno zaznaczać swój udział w tych rejonach, które tradycyjnie są związane z francuską polityką. Pamiętajmy, że francuskie samoloty pierwsze poleciały bombardować do Syrii jeszcze przed amerykańskimi i te tradycyjnie należące do Francji rejony, takie jak Maghreb, Bliski Wschód, Syria, Liban, czy rejony Afryki Subsaharyjskiej, dawne francuskiej kolonii, są tym miejscem, gdzie Francja i za pośrednictwem przede wszystkim działań w tych rejonach stara się sprawić wrażenie dalej napoły globalnego mocarstwa. Wspomniał Pan, że pojawiają się problemy techniczne i nie bardzo wiadomo, jak doprowadzić do zakończenia wojny domowej w Syrii. Nie zgodziłby się z Panem Boris Johnson, czyli... Myślę, że w wielu sprawach nie jestem do końca zgodny z ministrem Zjednoczonego Królestwa. Który mówi, co następuje, cytat, rozwiązanie konfliktu leży w gestii reżimu Asada, a przede wszystkim Rosji, to są słowa Borisa Johnsona, tylko oni mogą powstrzymać przemoc i pójść po rozum do głowy, apeluje do wielkości rosyjskiego narodu, aby wybrał drogę pokoju, koniec cytatu. Sprawcami przemocy na terenie Syrii nie są wyłącznie siły prezydenta, nie są wyłącznie siły prezydenta Asada i Rosja, to jest również kwestia ISIS-u, to jest również kwestia opozycji, z którą nie zbudowaliśmy do końca jako świat zachodni dobrych kontaktów. Faktem jest jednak to, że głównym sprawcą przemocy jest prezydent Asad, którego mogliśmy powstrzymać jako Zachód w roku 2013 i ulegając lękowi przed Rosją, tego wtedy nie zrobiliśmy. Mamy w ten sposób jako społeczeństwo zachodnie krew na rękach tych wszystkich ludzi, którzy zginęli w ciągu ostatnich 3 lat. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, ja nie widzę też żadnego nowego sposobu na to, aby Rosję przekonać do kompromisu z nami, a wręcz przeciwnie, raczej w tej chwili kraje takie jak Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że nie da się wspólnie z Rosją niczego w Syrii zbudować. Choćby ostatnie deklaracje Johna Kerry'ego świadczą o tym aż nadto ewidentnie. Spróbujmy przełożyć wypowiedź szefa brytyjskiego MSZ-u Borisa Johnsona z języka dyplomacji na język polski. Co mówi Boris Johnson? Bez Rosji ani rusz. Mówi to wprost. Czy mówił może przy okazji, że my, Wielka Brytania, dystansujemy się od problemu? To też zostało powiedziane, ale to akurat jest dla wszystkich zrozumiałe. Wielka Brytania od dawna nie odgrywa znaczącej roli w rozwiązaniu kryzysu syryjskiego. Czyli dla nas przede wszystkim ważny jest teraz Brexit, a to, co dzieje się nie tylko wokół Unii Europejskiej, to już nie do końca nasza nie sprawa. Nie tylko. Wielka Brytania angażuje się w bardzo wiele międzynarodowych konfliktów i odgrywa w nich bardzo dobrą rolę. Wielka Brytania angażuje się chociażby w kwestię ukraińską i w kwestię stosunków z Rosją. Po prostu Syria nie jest jednym z głównych tematów zainteresowań rządu Jej Królewskiej Mości. I tu pragnę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Głupoty straszliwe gadają ci, którzy twierdzą, że teraz po Brexicie zmniejszyło się zainteresowanie Wielkiej Brytanii tematką międzynarodową. Nie, ono się po prostu stało bardziej selektywne i bardziej indywidualne. Wielka Brytania buduje jednak tę pozycję teraz samodzielnie na sprawach, które ją interesują żywotnie interesy Albionu. Nie jest to już kwestia pewnego współuczestniczenia w kwestii Unii Europejskiej. Zresztą chyba też zauważyliśmy ostatnio, że i z tym wyabstrahowaniem się Wielkiej Brytanii od spraw unijnych także nie jest do końca to jasne. Francuzi mówią, trzeba wywierać presję, chociaż do końca nie wiadomo, jaka miałaby to być presja i na kogo konkretnie wywierana. Brytyjczycy mówią, bez Rosji ani rusz. Popatrzmy teraz na politykę niemiecką i tutaj ciekawy dwugłos, który zaskoczeniem chyba nie jest, bo z jednej strony kanclerz Angela Merkel optuje za nałożeniem kolejnych sankcji na Rosję. Z drugiej strony minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który mówi, dalsze sankcje bez sensu. I tu znowu brakuje nam zaskoczenia, które by się czasami przydało. To znaczy, tajemnicą Poliszynela, ale też elementem wiedzy każdego nawet średnio rozwiniętego analityka jest to, że istnieje w Niemczech poważna dwutorowość pomiędzy kanclerz Angelą Merkel i wicekanclerzem Steinmeierem. Nie jest to coś takiego jak twierdzenie, którzy polscy publicyści, zwłaszcza prawicowi, że jest to niemiecki spisek i granie przed światem. Autentycznie Steinmeiera i Merkel bardzo wiele różni. Merkel jest zwolenniczką realistycznej polityki wobec Rosji, czyli też takiej, że nawiązujemy kompromis z Putinem, ale wtedy, kiedy ten kompromis nie ma żadnego sensu, to po co? Steinmeier jest niestety po pierwsze zwolennikiem kompromisu za wszelką cenę, czy takiego bardzo okrojonego gospodarczego obrazu stosunków z Rosją. Tego wszystkiego pamiętajmy, że za niecały rok, prawdopodobnie za 11 miesięcy,
Niemczech wybory i jakoś Steinmeier musi się zacząć z Angelą Merkel różnicować. On nie może za bardzo na przykład krytykować jej politykę wobec uchodźców, bo byłoby to w Niemczech nie do przejścia, ale politykę wobec Putina i owszem. Krytyka polityki migracyjnej Niemiec byłaby nie do przejścia w tym momencie w wykonaniu tak szefa MSZ-u niemieckiego? Całkowicie nie do przejścia, bo pamiętajmy, jaki elektorat głosuje za SPD. Są to jednak ludzie o raczej liberalnym nastawieniu. Nie są to potencjalni wyborcy Pegidy. Tu akurat nie ma różnicy między wyborcami CDU i SPD. Czyli Frank-Walter Steinmeier być może, o czym mówił wyraźniej, widzi siebie już na fotelu kanclerskim. Nie być może, ale na pewno jest to jego ostatnia polityczna szansa, aby o takie stanowisko zawalczyć. No, to jest przywódca partii, który kilkakrotnie już stawał do wyborów kanclerskich, więc tym bardziej może o tym marzyć obecnie. Ale z drugiej strony wysuwa też argument następujący. Frank-Walter Steinmeier stwierdza, że na ten moment trudno wyobrazić sobie, jak działające długofalowo sankcje miałyby poprawić położenie ludności cywilnej w Syrii. To jest prawda akurat. One by na pewno nie poprawiły położenia ludności cywilnej w Syrii, ale myślę, że położenie ludności cywilnej w Syrii poprawiłoby robienie w ogóle czegokolwiek, niż zachowanie się takie, jak to ma miejsce w tej chwili w Aleppo, gdzie popełniana jest jedna z największych zbrodni od zakończenia II wojny światowej. Zwłaszcza my, warszawiacy, powinniśmy na to zwrócić uwagę. Natomiast to bardzo przypominało samotnioną Warszawę, a i tak nic się nie dzieje, poza heroiczną pracą